Halo, halo, witajcie serdecznie w kolejnym odcineczku z Zaginionego Lądu. O tak, już troszkę go nie było tych odcineczków, ale spokojnie, już wracamy. Pamiętajcie, jeżeli seria wam się podoba i chcecie więcej tych filmów z tej serii, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Tak, właśnie teraz to zrobiliście, prawda? Czy nieprawda? Prawda, ja wierzę, że tak. Słuchajcie, 21 odcineczków Zaginionego Lądu sprawia, że w sumie to jest moja najdłuższa seria taka na single player. Tak, nigdy nie miałem takiej długiej serii. Wiem, szybko zawsze te serie jakoś się kończyły moje po kilku odcinkach, ale ta trwa i trwa nadal. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj nie będziemy na tej wyspie. Idziemy z powrotem na Isla Nublar, ponieważ idziemy po ten cały sprzęt, co tam zostawiliśmy. Oczywiście nie mówię dalej, że się przeprowadzamy tutaj na stałe, ale będziemy tak sobie krążyć raz na jednej wyspie, raz na drugiej. No niestety muszę po prostu się przełączyć między mapami, ponieważ te przechodzenie, takie wiecie, przepływanie między mapami, które miałem kiedyś zrobione, to działało tylko na multi i tak, bo tak więc na jeden odcinek musiałem wejść na multiplayer, żeby mi itemy zostały i tak dalej, a dzisiaj zrobimy sobie to w taki sposób, że po prostu, no zrobię to po prostu przeklejając pliki. Tak więc, idziemy, zaraz się widzimy na naszej starej, ukochanej wyspie i zabierzemy, o akurat tutaj zaraz będzie deszcz, i zabierzemy sobie te wszystkie rzeczy, które tam zdobyliśmy. Tam strzykawka chyba nawet jakieś była. Dobra, mierza. Tak więc, no i dobra, słuchajcie, jesteśmy ponownie na naszej starej wyspie Isla Nublar. Tak więc, słuchajcie, zabieram, tam jest tyranozaur. Musisz tutaj iść? No chyba nie musisz, tak więc mam nadzieję, że nie. Tutaj nie ma... O nie, tam jest ten, ale... Velociraptor, jak ja dawno Velociraptorów nie widziałem, kurczę. Dobra, słuchajcie, bo ja mam tutaj na pewno jakieś... spokojnie, czekajcie, czy ja nie mam na peaceful? Oczywiście, że mam, dlaczego ja mam na peaceful? Słuchajcie, na pewno mam tutaj jakieś rzeczy. Tyranozaury zaraz mogą się bić. Mam nadzieję, że on do mnie tutaj nie podejdzie. Jak coś, to mam miecz na szczęście i go ogłuszę, no ale ogłuszenie tyranozaura to tam wiecie, na dużo się nie zda. Dobra, słuchajcie, tak więc spróbuję podejść, nie wiem czy na shifcie to będzie mnie mniej widział, czy będzie tak samo widział, ale wolę już podchodzić na shifcie. Idź sobie tam do kolegi lepiej, bo naprawdę nie wiem skąd tutaj te tyranozaury się wzięły. Jeszcze velociraptory, no okej, ale ja dalej zbroi nie mam. Tak więc, dobra, gdzie tutaj te wejście nasze było? To jest najważniejsze. Halo? Kurczę. Nie. Świnkę zabił. Dobra, spokojnie. Ja chcę tylko tutaj wejść. Idziesz? Gdzie idziesz? Dobra. Dobra. Dałem radę, tak więc spokojnie. Aha, mam tutaj to, no tak, pistolety. Dobra, super, to biorę te rzeczy, ostrzykawkę, tyranozaura DNA, pistolet wezmę, magazynek pusty, ale tam wezmę, patrzcie co ja mam, no nie, no przecież tutaj takie rzeczy to trzeba wziąć obowiązkowo, magazynki, drzewo, to mi tam niepotrzebne, co tu jeszcze mam, o mięso, książeczki, pistolet, znowu tyranozaura coś, Wow, spokojnie. Dobra, no i myślę tylko teraz, gdzie... Ty mnie chyba nie widzisz, nie? Tylko, że... nie mam naboi. Kurczę! Możesz sobie pójść, bo ty mnie nie widzisz, nie? Nie! No gdzie mi tu? Spokojnie. Co on robi? Ej, chyba się wkurzył. Nie rozwalaj mi domu. Wiem, że się wkurzyłeś, ale spokojnie. Dobra, zrobimy tak, o. No chodź tu. On mnie ma na hita w sumie. O, zaciął się chyba. Kurczę. No, chodź tu. O, jest dobra. Ogłuszony, jest dobrze. Ale głośno.
Nie wiem ile razy muszę w niego walnąć, ale mam na szczęście, że diamentowy miecz. Tak więc, dobra, zginął? Zginąłeś? Tak, dobra, nie położył się, bo coś się zbagowało, ale dobra. Zginął na szczęście ten tyranozaur. Na szczęście mieczyk dobrze działa, gorzej jak jest więcej tyranozaurów. Dobra, słuchajcie, i teraz te kości to ja sobie wywalę. Dobra, bo, no Jezu, ale fajnie wywaliłem, że je znowu zebrałem. Teraz, tam jest znowu tyranozaur, gdzieś tu velociraptory chodzą. I teraz będę musiał, jak się nazywa? Będę musiał wziąć te wszystkie itemy, co tutaj miałem na górze, w tym domku. A na tamtej wyspie najwyżej sobie zrobimy jeszcze jeden domek na drzewie, bo dlaczego by nie? O, i właśnie te, tego brachiozaura muszę wziąć i to sobie weźmiemy. Później najwyżej tutaj wszystko wrócimy i to sobie weźmiemy, tylko tak, żeby mi miejsca, kurczę, starczyło. No wszystko, mam nadzieję, że to się stakuje. Tak, to się stakuje, dobra. Dobra, fajnie. Teraz, tutaj nie miałem żadnego, o właśnie to miałem tutaj, więc to też sobie, czy po drugiej stronie, czy ja miałem coś właśnie po drugiej stronie, tak się zastanawiam właśnie, ale chyba nic nie miałem po tej drugiej stronie i wszystko tutaj jest pięknie, dobra, nie, miałem tutaj budować i nie zbudowałem i tak jakoś to wyszło, ale no cóż poradzić, trudno się mówi. Dobra, tak więc możemy. O, jeszcze tutaj, właśnie, czyli jednak miałem coś. Dobra, mam jeszcze troszkę miejsca, tak więc nie wiem, glowstone'a brać, nie? No chyba aż tak nie będę wszystkiego tutaj brał. Wezmę sobie pochodnię tylko. Dobra. Pochodnia jest. Tak więc elegancko. Mhm. Dobra. Schodzimy na dół. Na dół. Tuk, 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 tuk. Tuk, 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 tuk. Dobra. Jestem na dole. Słuchajcie, jeszcze... Zombiaki, czemu tutaj chodzą zombiaki? Dobra, wiecie co? Pójdziemy może sobie spać za chwilę. Bo tutaj te zombiaki będą nam chodziły. A nie wyłączyłem ich. Gdzieś tutaj jeszcze velociraptory były. Dobra, to co? Zabijemy velociraptory. Co wy na to? Ej, kotek. Aha, bo kotek przede mną ucieka. Myślałem, że będzie... Ej, ale co one jedzą? No zostawcie ocel... Ej, mały ocelocik, tylko go nie ruszajcie! Nie ruszajcie małego ocel... O, będą się gryzły? Nie, dobra. No zostawcie te oceloty! Jakiś budy! A! No nie we dwójkę! Nie! Dobra, spokojnie. A! No, a! Dobra! Zginiesz! Zginiesz! Nie wołaj, przyjaciół! Dobra, ten też zginął. Zginęły. Obydwa. Dobra. Łatwe, co? Bo tam fajne drzewko jest, nie? Bardzo fajne, podoba mi się. Dobra, to ja sobie zjem coś. Tam jest ten roślinożercz. Dobra. Tak więc, lecimy do przodu. Lecimy do przodu. Tutaj mamy na szczęście łóżeczko. I za chwilę się widzimy, jak będzie... Jasno! O tak. A słuchajcie, jest jasno. Zapomniałem w ogóle wziąć tego czegoś. To mi się na pewno jeszcze przyda. Oj, tutaj mam przepalone mięsko od razu. Też mi się to bardzo przyda. Nie wiem, no łóżka chyba nie będę brał. O nie, no nie wiem, pochodnie. Pochodnie chyba też nie będę brał. To sobie wezmę. Nie wiem, po co mogę sobie to zrobić, ale wezmę. Wezmę sobie. Do czegoś może mi się przyda. Miałem... Tak się zastanawiam właśnie, bo miałem chyba iść do tej takiej budowli, bo kiedyś miałem stamtąd coś jeszcze brać, ale chyba nie wziąłem. I miałem później iść, ale nie poszedłem i tak jakoś to wyszło, ale nie pamiętam, czy wziąłem już to, co miałem wziąć, czy nie. Ale nawet jak nie wziąłem, to tam jest dużo redstone'a, tak więc tego redstone'a sobie jak najbardziej będziemy mogli wziąć. Tylko gdzie to było, gdzie to było, to mnie właśnie zastanawia. Gdzie to ta budowla, co w sumie to była chyba pierwsza budowla, do której szliśmy. Gdzie ona stała? Czy ktoś wie, czy ktoś pamięta? To jest najlepsze, bo chyba nikt nie pamięta. To chyba nie było tutaj, nie? Czy było? Gdzieś tutaj może by to było? Jak myślicie?
Czy to tam było? To tam chyba było, nie? O, jest, dobra. O, właśnie, właśnie, właśnie. To było tam. Te drzewa są bardzo fajne. Podobają mi się te duże. Duże, duże drzewka. Dobra. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Mama mia, kotki. W ogóle, niedługo się przeprowadzam. Ten, kto dotarł do tego momentu, niech napisze dotarłem albo dotarłam. I będzie więcej czasu na nagrywanie. O, to miałem chyba wziąć. Chociaż nie, ja to już brałem przecież, ostatnio kopaliśmy, nie? Przecież to są te moskity w tym Amber. Ale, dobra, to nie będę tego więcej brał, bo na razie mi to niepotrzebne. Nie, zostaw mnie. No nie, no tam są creepery. Kurczę. Halo? Co pan tutaj robi? Mogłem wziąć... Nie, spokojnie. Dobra. No i po co? Zabij go. Nie. Strzelaj do mnie. Nie. Do creepera strzelaj. No do creepera. O, jest płyta? Jest, mamy płytę! O, tak! C418, dobra, i tak nie mam do czego włożyć chyba tej płyty, bo chyba nie brałem, chociaż możliwe, że brałem kiedyś? Możliwe, że brałem, bo w którymś domku chyba było to z płytami, tylko nie pamiętam, czy to było na tamtej wyspie, czy na tej. Teraz tak się właśnie zastanawiam. Chyba to było na tamtej wyspie, tak więc myślę, że to byłoby lepsze. Jakby było na tamtej oczywiście. No ale cóż, takie życie. Życie, jak w Madrycie się mówi. Dobra, słuchajcie. Teraz jeszcze muszę zobaczyć, czy niczego nie zapomniałem. I jeszcze jedną rzecz, jaką muszę zrobić, to jeszcze się przejść, jeżeli oczywiście będę pamiętał drogę, do tej takiej wieży. Co? Aha, tu ten, dobra. Myślałem, że tu tyranozor sobie przyszedł i wiecie. Dobra, mniejsza z tym. Gdzie jest nasz domek? Tam chyba bardziej. Mamy tutaj te DNA tyranozaura ciągle. Jeszcze nic z nim nie zrobiłem, ale spokojnie, w końcu zrobimy. Zrobię jakieś, nie wiem, osobne, a tam jest mój domek, osobne laboratorium, nie mogę nawet wysłowić tego słowa, masakra. I jak zrobimy to laboratorium, to wtedy będziemy mogli już sobie eksperymentować na wszystkim. W sumie dopiero po 20 odcinkach, już ponad 20 odcinków jest, ale nic nie szkodzi. Zawsze można poczekać. Nic się wtedy złego nie stanie, jak poczekamy, prawda? Ale wiadomo. Oj, zacięło mi się. Dobra, już się odcięło się. Wiadomo. Fajnie mieć swojego dinozaura. Oczywiście już mamy tam małego tego tyranozaura, ale on był z jajeczka. Tak więc jak on był z jajeczka, to raczej nie wiem, czy ja z nim coś zrobię, czy będę mógł zrobić coś, żeby on urósł. Jeżeli... O nie, tam jest znowu tyranozaur. A to było gdzieś tutaj chyba, nie? Tam jest ta wieża. No dobra, ale jeszcze... O to mi chodziło. Czy tam... Ja tam niczego nie zostawiłem. Mi się wydawało i to przez kilka odcinków dużych. U mnie tam znowu jest jakiś dinozaur. Jaki? No daj! Dobra, czekajcie. Gdzie tą szybę mamy? Tutaj. Dobra. Tutaj wcześniej były te plujące kwasem dinozaury, czy tam jadem jakimś. Ale na razie ich nie widzę. Na szczęście drzewko jest wysokie, tak więc nic mi tutaj nie mogą zrobić. O właśnie, patrzcie, zostawiłem. Dobra, mam już... nie wiem, to brać? Nie, no chyba tego nie będę brał. Dobra, lecimy w takim razie. Nie! O Jezus! Jak dobrze, że tutaj były te liany. Dobra, słuchajcie. Tak więc wracamy w takim razie. Oj, dinozaur. Tam lepiej nie podchodzić. Wracamy w takim razie. I jak już wrócimy, to wrócimy. Dobra, słuchajcie, to by było chyba w sumie na tyle w dzisiejszym odcinku, taki króciutki odcineczek.
w następnym odcinku sobie to poukładamy, albo już będzie poukładane, albo przynajmniej będzie trzeba zrobić miejsce dla tych rzeczy, żeby wiecie, nam to nie zniknęło, żeby nikt nie ukradł. Ej, właśnie, przecież tutaj jeszcze mam te... granat nawet mam, magazynki. Tutaj, aj, patrz, o Boże, ile ja mam tu rzeczy jeszcze. Będę musiał chyba się... O, patrzcie, mam jeszcze płytę z Jurassic Crafta. Fossil Grinder, to mam. Diamenty, no diamenty się nie zmieszczą, ale tutaj możemy to wywalić. Żelaza mam troszkę. Co jeszcze mam? Ten mending, fishing, znaczy tą wędkę mam. O, shotguna mam. Nie wiem, co mogę tutaj wywalić. Co bym mógł tutaj wywalić? To bym mógł wywalić. A nie, to są smog. Granaty dymne, tak? Tutaj bym, nie wiem, co mógł wywalić. Chyba... Nie wiem, kilof? No kilof chyba wywalimy, dobra. I tutaj jeszcze coś mam. Nie, czemu diamenty wywaliłem? Ej! Nie, a jeszcze tom. O, i teraz będzie dobrze, teraz mogę chyba... Jak będę potrzebował te kilka diamentów, to zawsze będę miał, prawda? Prawda, tak więc słuchajcie, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcineczka i do zobaczenia w kolejnym materiale, tak więc do niedługo. Później będzie opuszczona wyspa i tak dalej, wiecie, wiecie co chodzi.